Dziękuję, pani marszałkini. Wysoka Izbo, panie pośle, pan się bardzo często powołuje słusznie na to, że jest pan przedstawicielem szeroko pojętego środowiska akademickiego. Często pan podkreśla, że jest samodzielnym pracownikiem tytularnym. Ja zakładałam, że kogoś takiego obowiązuje obiektywizm oceny sytuacji. I dlatego powiedziałam, że tak naprawdę należy sięgnąć do posiedzenia podkomisji. I sądzę, że nie tyle jest istotny, tu się z panem zgadzam, spór o to, kto jest autorem, ale ważne jest, aby było to skuteczne rozwiązanie.